Dzisiaj do Bydgoszczy przyjechali pancerni i ekipa z Ostrowia Wielkopolskiego. Spotkaliśmy się tutaj w celu integracji, wymieniania doświadczeń i wspólnego działania. Witam Cię, Edwin. Chcesz coś powiedzieć? Powiem później. Dobrze, to na tym kończymy. Zaczęli dołączać do nas konkretni ludzie, bo ta grupa jak się spotykała, to jest naturalne, że jakiś podział nastąpi. Że będą ludzie, którzy myślą troszeczkę inaczej od nas i te grupy mogą się rozdzielać. Ale ważnym mianownikiem ma być to, że działamy w jednej sprawie. I nie możemy się dzielić, że ktoś tam będzie miał ambicje większe albo mniejsze i musi iść razem z tym nurtem, który chcemy iść, czyli uwolnienie tej Polski od, no nie będę to nazywał dosyć ostro, ale wiadomo o co chodzi. I musimy walczyć w tym kierunku, żeby jakoś skupiać te grupy ze sobą, żeby one się łączyły. Stąd też przyjechał WON, Ostrów Wielkopolska. To była też nasza może inicjatywa, z tego względu, że ta grupa się rozwija. To my też się rozwijamy. Jesteśmy młodą grupą, która chce działać na terenie Polski, na całej Polski, bo tutaj prosimy też inne grupy o wsparcie, żeby nas wspierali, inne grupy proszą nas, także wspieramy się jakoś tam wzajemnie. I jak ja stałem tam w tym miejscu, gdzie się spotykaliśmy przy czołgach, to chyba już wiecie, stąd nazwa pancerni powstała, stąd mamy czarne berety. Nie było to zamierzone, ale powstało wskutek tego, że no niestety, jeżeli się zgromadzaliśmy i miała powstać jakaś nazwa, jak popatrzyliśmy na czołgi, to muszą być czołgi, nie? Czyli pancerni. Mów trochę głośniej. Nie, bo to już się kamraci, dobrze, troszeczkę głośniej. Nie mamy nagłośnienia, więc będę krzyczał. Przyszedł taki moment, że jak dołączyły osoby, które chciały to samo robić co ja, no to stanęło na tym, że musimy budować stowarzyszenie. Zostałem prezesem. Nie chciałem, naprawdę. Nie chciałem być prezesem żadnego stowarzyszenia, no ale niestety to samo przyszło. Jakiś lider tam rośnie wśród ludzi. Sami wiecie, pewnie jak grupę swoją budujecie, to macie takiego lidera, albo nawet trzech. I będziecie musieli na niego patrzeć. To jest ważne, żeby ten lider współpracował razem z tymi, którzy ma obok siebie, żeby nie unosił się ambicją. My też się docieraliśmy, także nie przejmujcie się tym, że spotka was coś takiego, że staniecie oko w oko z kimś i zaczniecie się kłócić albo dojdzie do jakiejś ostrej wymiany zdań. To musi nastąpić. Na pewno się z tym spotykacie. Pozwalać się temu, żeby to się rozdzielało? Znaczy może nie, to samo naturalnie wyjdzie, ale kłótnie myślę, że nawet w grupie sprzyjają temu, że zaczynamy się łączyć ze sobą i rozumiemy samych siebie nawzajem, bo my pochodzimy z różnych środowisk, jesteśmy normalnie różnymi ludźmi, nie jesteśmy z tego samego środowiska, kończyliśmy inne szkoły, mieliśmy innych przyjaciół, mamy inną pracę i to się gdzieś tam wiąże, że zaczynamy przepychać się między sobą, ale najważniejsze jest to, że grupa ma jeden cel i wszyscy się na tym skupiają. A więc na tym jednym celu cały czas musicie się skupiać. Ja sam się dziwię, że to mówię, bo powiem wam szczerze, rok temu nie byłem żadnym patriotą. To powiedzmy sobie szczerze, miałem to wszystko w głowie. Dziękujemy. Co będzie się z Polską działo? Jak większość. Tak, ale COVID, który przyszedł, gdzieś jak klepnął z tyłu głowy, to te klepki zaczęły się układać w całość. Ja interesowałem się historią II wojny światowej, historią Polski, ale to było zawsze pobieżne. Gdzieś tam z boku to przechodziło i zaczęły się łączyć fakty. No jesteście tu dlatego, że wiecie, co się dzieje w Polsce. Że jesteśmy kopani dosyć ostro w tyłek. Matwane mamy w głowach przez telewizję, przez polityków. No tylko wy jesteście wolnymi ludźmi i wiecie już, na czym to polega. Dlatego jesteście tutaj i chcecie coś zbudować. No co mogę więcej powiedzieć? Aha, grupa powstała 2 miesiące temu, 10 grudnia. Uznali nas jako stowarzyszenie oficjalnie. Gdzie pierwszy film kręciliśmy, to jeszcze nie wiedzieliśmy do końca, czy jesteśmy stowarzyszeniem, czy nie jesteśmy. A co zrobi z nami policja, jak wyszliśmy z tych mundurach. No, to miała być jednorazowa jakaś tam akcja, żeby pokazać ludziom, społeczeństwu, że będą szczepieni, bo te wtedy szczepionki zaczęły wchodzić, że od nowego roku będziemy zaszczepiani i tak dalej, i tak dalej. No i wyszliśmy w tych mundurach jako nie stowarzyszenie, a byliśmy już stowarzyszeniem. Po 3 dniach odbieramy pocztę. O kurczę, od 10 jesteśmy stowarzyszeniem, nie? To było 13 bodajże,
13, a 16 chyba odebrałem papiery, to 6 dni minęło jeszcze, nie? Na niewojennym wyszliśmy właśnie. Ja to byliście od momentu zawiązania, tylko wpisano was do rejestru. Tak, wpisano nas do rejestru, ale powiem wam, że to jest nawet dobre. Niektórzy mogą uciekać od tego, żeby nie być stowarzyszeniem, ale chodzi o to, że nawet jak prawnie jesteśmy zarejestrowani, nie jesteśmy stowarzyszeniem jeszcze stricte rejestrowanym w KRS-ie. Idziemy do tego, ale chodziło nam o szybkość, żeby już być tym stowarzyszeniem, a więc zaczęliśmy od zwykłego. Na pewno wiecie, z czym to się wiąże, jak jest się zwykłym stowarzyszeniem albo rejestrowanym, jakie są prawa, jakie obowiązki, że lepiej być jest rejestrowanym stowarzyszeniem z tego względu, że nie będziecie odpowiadać swoim majątkiem za jakieś tam czyny. To będzie stowarzyszenie odpowiadało. Czyli macie na koncie jakieś pieniądze, zabiorą wam, zlikwidują stowarzyszenie, a wy sobie odchodzicie i zakładacie drugie. Przy zwykłym stowarzyszeniu nie możecie sobie pozwolić na wybryki, bo jeżeli zamkną stowarzyszenie, to każdy z was będzie odpowiadał majątkiem. A więc trzeba przez pół roku spokojnie, a potem jazda. Bazuka. Wtedy nie ma wyjścia. Bazuka. Teraz co wy oczekujecie od stowarzyszenia? No pewnie macie jakieś cele, co chcecie osiągnąć, bo celem też jest to, żeby odbić to miasto od dołu, czyli mieć jakiegoś swojego radnego. My jeszcze o tym nie myślimy, ale mamy z tyłu głowy, że do czegoś takiego dojdzie, że w końcu trzeba będzie wystawić jakiegoś kandydata, być może od Pancernych. No robimy to, co robimy. Wielu ludziom to się podoba, może wielu też nie, bo niektórzy mówią, może za ostro, może łagodniej trzeba podejść do tego, ale powiem wam szczerze, na dzień dzisiejszy ja już nie widzę wyjścia. Nie ma, to już jest za późno. A więc jeżeli Polska się teraz nie obudzi w tym roku albo w tym półroczu, to będzie z nami piździec, za przeproszeniem. I takie grupy jak wasza, że rośnie i to rosną, i to jest najlepsze po ostatnim moim telefonie, za co przepraszam, bo trochę tam może ostro pojechałem, nie wiem, czy ktoś to słyszał u Jaosa. No, ja jestem bardzo łagodnym człowiekiem, ale czasami się obudzi taki instynkt wilka, że trzeba niestety dosyć ostro poszczekać. Efekt jest tego taki, że dzwonią teraz z całej Polski i mówią, że faktycznie na dupie nie ma co siedzieć, trzeba wiązać stowarzyszenia. Bo to jest właśnie ten klucz do tego, żeby ta władza na górze widziała nas. Być może niektórzy powiedzą, że właśnie po co, nie? Po co się odkrywać? Ale my jesteśmy odkryci. Mamy dzisiaj komórkowe telefony, oni nas widzą, słuchają. Nie ma wyjścia. Trzeba się stanąć twarzą w twarz z nimi. No i albo jazda na pięści, niedosłownie może, ale trzeba konkretnie działać w tym kierunku, żeby jednak pchać te stowarzyszenia do tego, żeby było jak najwięcej tych stowarzyszeń. To, że właśnie jeszcze raz wrócę do tego, że was może powstanie dwa stowarzyszenia, to musicie ze sobą współpracować. Musicie się jakoś dogadać, bo nie ma co się dzielić. No my jesteśmy Polakami. Z Żydami możemy się dzielić, z Ruskimi, z Niemcami, ale z Polakami niestety nie. Musimy działać razem. Jakieś pytania? Chyba wszystko. Jak prawie działacie? Prawie, jeżeli chodzi o akcję, jak nie mieliśmy komplikacji. My w Ostrowie Wielkopolskim mieliśmy akcję z policją, gdzie dwóch naszych ściągnięto, jednak osadzono do radiowozu, ale na razie obyło się bez żadnych mandatów, bez czegokolwiek wzywania na komisariat, ale tutaj z Ostrowa może się pochwalić, że jednak dostali. Tak, że właśnie chłopaki coś z WON-u może powiedzieć. Możecie coś powiedzieć właśnie, co się stało w Ostrowie? My konsekwencji nie mieliśmy, ale oni już mieli, nie? Tak, my mieliśmy akcję w Ostrowie razem z Pancernymi, gdzie dojechano nas. Wszyscy, którzy zostali spisani, dostali wezwania na policję. Daliście się spisać? Będąc, tak, no daliśmy się spisać, ale na oświadczenia, czyli tam większość ludzi nie dało dowodu. Tylko na oświadczenie, to jest podstawa, żeby nie dawać dowodu, bo nie ma takiego obowiązku, żeby ten dowód dawać. Nie trzeba pamiętać PESEL-u. Można podać imię i nazwisko, oni i tak w bazie wszystko mają, także tutaj dla nich nie ma problemu najmniejszego. Także wszyscy, którzy się dali spisać, no to dostali powiadomienia i zawiadomienia na to, żeby się pojawić na policji. Część poszła, część nie poszła, to idzie i tak z kodeksu wykroczeń, więc nawet jeżeli się nie pójdzie, to i tak nie ma znaczenia, bo oni tam nas wyzwali tylko po to, żeby te mandaty powystawiać. W związku z tym, jeżeli się ktoś nie stawił, to i tak obligatoryjnie poszło do sądu i tyle. Natomiast chodzi o to, żeby nie chodzić na te wyzwania, ponieważ to jest jakby świadczenie we własnej sprawie, czyli oni wzywają kogoś na świadka po to, żeby zaświadczył, że tak, ja się przyznaję, że chodziłem bez maski. Nie? A nie muszę tego robić, nie muszę się do tego przyznawać, mogę odmówić zeznań, jeżeli one mi nie szkodzą. W związku z tym nie potrzeba nawet chodzić.
No, nie wiem, jak tu chłopacy od pancerny, czy oni dostali te mandaty, w każdym razie no, u nas te mandaty poszły. Nie? Ja tak unikam mandatów za złe parkowanie, ale to tylko gdzieś tam przypadkiem, że policja do mnie na przykład zadzwoniła po roku czasu, że mój samochód gdzieś tam stał na chodniku. Zostało wezwanie przez policjanta, zadzwonione do mnie, czy ja się stawię na, to na początku roku, marzec, kwiecień jakoś to było, jak COVID ten wybuch cały. I na przykład było coś takiego, że poprosił mnie o to, żebym przyjechał na przesłuchanie. A ja pytam się, na jakie przesłuchanie? No żeby pan powiedział, co się stało i tak dalej. A ja mówię, ale co, w sprawie swojego samochodu? Tak, w sprawie mojego samochodu. A ja mówię, a ja nie wiem, kto nim jeździł, bo 5 osób jeździło. No to pan powie, kto jeździł i tak dalej, i my sobie dojdziemy. A ja mówię, to jak ja mam świadczyć przeciwko komuś? Albo sobie? Nie. Nie wypada mi. Ja maski nie noszę, boję się COVID-u, nie przyjdę do was. A więc niech pan mi wystawi ten mandat, wyślijcie mandat na mój adres domowy i ja go zapłacę. A on mi w tym momencie mówi, że nie może, bo musi mnie najpierw przesłuchać. Ale nie doprowadzą mnie do tego, żebym ja stawił się na komendzie policji za złe parkowanie samochodu. No nie ma nawet takiego prawa chyba w Polsce, żeby doprowadzić mnie siłą. A więc na razie rok mija, żadnego mandatu nie dostaję, udało mi się to już drugi raz. A kiedy poszedłem właśnie i wytłumaczyłem się, pomimo że zdjęcie było jakieś tam niby zrobione przez kogoś, poszedłem, siadłem u nich, oni podpisali protokoły, nic nie podpisywałem, wysłali to do sądu, bo zdjęć mi nie chcieli pokazać, przegrałem sprawę w sądzie. I to jest tylko taki prognostyk, albo nawet kierunek do tego, żeby pisać z oświadczenia, nawet gdy was spisuje policja, podawajcie, że z oświadczenia jesteście spisywani, nie dawajcie nigdy dokumentów. Ja PESEL-u swojego nie pamiętam, nie muszę, nazwiska matki rodowego nie pamiętam, nie wiem jak mój ojciec się nazywał, bo się powiesił, ale dosłownie się powiesił, jak miałem 2 latka, także mam argument do tego, żeby nie pamiętać. Zresztą ktoś pamięta, no znaczy wszyscy pamiętamy rodowe nazwisko mamy, każdy to wie, ale nie mamy obowiązku tego pamiętać. A więc podajemy tylko imię, nazwisko, dziękuję, policjant sobie sam wyszukuje. Nic nie podpisujemy. Z oświadczenia. Dzisiaj jak w maskach są ludzie i z oświadczenia piszą, to nawet policjanci nie proszą o zdjęcie maski, żeby rozpoznać twarz. Tak, ale to my nawet nie wiemy, czy ten policjant, który podaje nazwisko, że nazywa się Kowalski, że to tak naprawdę jest ten Kowalski, bo można powiedzieć, że ja znam Kowalskiego i to nie pan, bo jest pan cały zamaskowany, więc nie mam nawet możliwości sprawdzenia, czy to rzeczywiście jest ta osoba. No nie ściągają w ogóle. Nie przyjęliśmy mandatów. I u mnie akurat był dzielnicowy, no podjechał na podwórko, no więc go przyjąłem i ogólnie kazałem tylko napisać, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją i że nie przyznaje się, tak? Najlepiej mówić, że mnie tam nie było. Ja już niektórym kolegom, chociaż nie wiem jak sam znajdzie się w sytuacji, ale ja będę mówił, byłem tam faktycznie, pompowałem. Reszta, lepiej żeby się tam na przykład na wezwanie po prostu w ogóle nie stawiał. Tak, to jest kodeks wykroczeń, więc oni tutaj nie wiem, czy obligatoryjnie i tak te mandaty. Ja nie miałem jakby wyboru, więc dzielnicowy tam jest w porządku, miał prezes z nim porozmawiać, więc to tak załatwiliśmy. Nie wiem, czy słusznie, czy to poszło. No jak się stawisz na przesłuchanie, to ci zaproponuję 20 zł mandatu. Jak przyjmiesz 20 zł, nie, to przyznajesz się tak, jakby mnie przesłuchać miał, tak? Bo on już no, był. Dobrze, na tematy schodzimy dosyć ostre, a więc my też live'a zakończymy, żeby to nie szło dalej, no, a więc zostanie to między nami. My się pochwalili, co zrobiliśmy do tej pory właśnie. A, tak, chcesz się pochwalić? No to fajnie. Może nie jako ja, tylko ogólnie, tak? To jeszcze właśnie, to że 2-3 miesiące temu, kiedy wy stowarzyszaliście się, to my spotykaliśmy pod bydgoskimi mostami, jak była brzydka pogoda. Wiemy, no spotykaliśmy się razem, ja słyszałem o was. Tak. I nagle po prostu się okazało, że tutaj salka do wynajęcia, potem się okazało, że ludzie z tej salki są sympatyczni i mają już, że tak powiem, stowarzyszenie i to stowarzyszenie, że tak powiem, jest zainteresowane współpracą i to stowarzyszenie już jest zarejestrowane i w ogóle. I nagle się okazało, że część ludzi z naszych po prostu uważamy, że to stowarzyszenie będziemy wspierać po to, żeby po prostu nie chodzić, po prostu nie załatwiać rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne. Czy macie na gotowo? W jaki sposób tutaj Walek jest, który, że tak powiem, umożliwia nam działanie w tych salach, czyli Watachę przyjął pod swoje progi, że tak powiem, czy na swoje progi. Więc mamy już tutaj rozpracowane, w jaki sposób, co chcemy robić, czyli w statutach tego stowarzyszenia jest chęć podnoszenia świadomości obywatelskiej, społecznej, narodowej. Czy to wszystko w statutach jest? Ponieważ my jesteście grupą zorganizowaną już tak wręcz tak, no, tak konkretnie, to jak gdyby my jako osoby, które raczej szliśmy w kierunku medytacji, w kierunku wizualizacji tego, co ma w Polsce nastąpić, naszym pragnieniem było zorganizowanie czegoś takiego, żeby te wszystkie stowarzyszenia w jakiś sposób mogły się soczeszkować, przy czym naszym zadaniem jest jak gdyby
wsparcie mentalne tego całego procesu, a te wsparcia jak gdyby takie militarne czy takie, no to są jak gdyby inne grupy. W związku z tym myśliśmy w tym kierunku i dlatego jesteście tutaj na zaproszenie właśnie kolegi, który tutaj tą watachą się tutaj opiekuje, żeby po prostu powiedzieć, czy to, co my chcemy robić, tak, czyli cała wizualizacja, czy wspólne live'y jako medytacja, czy wspólne live'y po ich live'ie, żebyśmy po prostu mogli w spokoju zwizualizować i tak dalej. Ja mam tylko taki apel może, bo my tak tutaj w gronie Ostrowie Wielkopolskim po naszych przemyśleniach dojdziemy do wniosku, że jest już nas grupa obudzonych Polaków taka dosyć spora, żeby nie za mocno gdzieś tam reklamować te spotkania na tych kanałach otwartych, ponieważ musimy mieć świadomość, że jak nas podsłuchują na naszych telefonach, to tak samo oni słuchają to, co my mówimy i to, czy spotykamy się, nie wiem, w Ostrowie pod wieżą ciśnień, czy gdzieś tam indziej, każdy w swoim regionie gdzieś, no to oni potem wszystko wiedzą, więc jest już na stylu, że można już to robić troszeczkę inaczej, żeby się tak całkowicie przed nimi nie otwierać, nie? Bo ułatwiamy im tak naprawdę zadanie, tak? Bo i tak wiadomo, że wszystkich nie jesteśmy w stanie pozyskać, a chodzi o to, żeby nie dojeżdżali tych spotkań, bo jeżeli teraz by się okazało, że tu policja przyjedzie, no to my tu wszyscy siedzimy w tyle osób, że mogliby nam zarzucić, spisywać na nas, po co nam to potrzebne, nie? Więc generalnie uważam, że można już to troszeczkę robić bardziej po cichu, żeby ta taka nasza konspiracja była rzeczywiście taką sensu stricte konspiracją, a nie, że tam otwarto... Wojtek mówił, że to oni mają się nazwać, a nie na odwrót. Tak, tak, ale jeżeli my to będziemy pokazywać... Słuchajcie, ale w dzienniku ustaw, tak, nie wiem, czy ktoś w ogóle czytał, tak? Bo ja wczoraj doszłam do takich fajnych źródeł, że... Dobrze, kończymy tego live'a w takim razie i zaczniemy rozmowy trochę poważniejsze, a więc myślę, że to nie powinno akurat wpływać na to, że nie słuchacie nas, ale widzicie, jesteśmy tutaj z piękną grupą z Bydgoszczy, która świetnie działa i świetnie się buduje, także no, będziemy się tutaj chyba nawzajem wspierać, a jeszcze rozmowy potrwają. No, jak puścisz po grupie, zobaczymy, ile osób się tutaj spotkało. To jest też właśnie wspaniały prognostyk na to, że niesamowicie się rozwijacie. No brawo wam!